Dwa saloniki usytuowane pomiędzy salą lustrzaną a jadalnią zwane są kolejno bordowym i brązowym. Przygotowana w ich obrębie ekspozycja jest próbą rekonstrukcji wystroju wnętrz zgodnie z panującą wśród zamożnego mieszczaństwa przełomu XIX i XX wieku modą oraz obyczajem. Przemysłowcy łódzcy chętnie bowiem dekorowali wnętrza swych pałaców i willi dziełami sztuki, modnymi meblami, tkaninami i luksusowymi przedmiotami rzemiosła artystycznego. Miały one świadczyć zarówno o dobrym guście i obyciu kulturalnym, jak i podkreślać pozycję społeczną i towarzyską ich właścicieli. Wyposażenie salonu bordowego stanowi komplet mebli z lat 80. XIX wieku, utrzymany w stylu neorenesansowym. Wygodna sofa, stół, dwa fotele oraz sześć krzeseł. Oprócz nich na szczególną uwagę zasługują czarne meble, duże lustro zdobione macicą perłową oraz niewielki pulpit do ułożenia nut. Wystrój wnętrza uzupełniają XIX-wieczne instrumenty muzyczne – cytry, polifon i fisharmonia. Warto również zwrócić uwagę na rzeźby, wśród których wyróżnia się praca łódzkiego twórcy Władysława Czaplińskiego, przedstawiająca Fryderyka Chopina, wykonana z gipsu patynowanego na czarno. Większość wyposażenia salonu brązowego stanowi garnitur mebli pochodzących z rodzinnej wytwórni Zimlerów w Warszawie. Utrzymane są one w modnej ówcześnie stylistyce Ludwika Filipa, dla którego charakterystyczne są stosunkowo ciężkie formy, wzbogacone krzywiznami poręczy lub nóżek oraz rokokową, drobną dekoracją. W tym charakterze utrzymane są również dwie serwantki oraz stolik do gry w karty, zwany karciakiem. Odnaleźć można tutaj także dwa fortepiany. Młodszy, w typie stołowym, pochodzi z działającej w Stuttgarcie wytwórni Richarda Lippa i syna. Muzyki można było słuchać również z patefonu, ustawionego obok sofy na owalnym stoliku. Z kolei w serwantkach eksponowane jest rzemiosło artystyczne, porcelana, szkło oraz srebrzone wyroby. Cynowe patery, wazony i czarki wykonane w znanych wytwórniach zdobią typowe dla secesyjnej stylistyki ornamenty, takie jak falujące wici roślinne czy stylizowane postacie kobiece z wijącymi się na wietrze włosami. Wyposażenie saloników dopełnia kolekcja obrazów, gromadzona z uwzględnieniem różnych okresów historycznych i stylistyk artystycznych. W saloniku bordowym prezentowane są obrazy artystów łódzkich, pochodzenia żydowskiego, ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi. Zaś w saloniku brązowym odnajdziemy prace przekazane przez izraelskiego kolekcjonera Dawida Malka.